Wstęp. W czerwcu 1993 roku John Leary otrzymuje swój pierwszy przekaz od Wszechmogącego Boga. John ma 54 lata, jest z zawodu chemikiem. Obecnie mieszka na przedmieściach Rochester w stanie Nowy Jork w USA. Od 17 roku życia John codziennie uczęszcza na mszę świętą i już od 20 lat prowadzi grupę modlitewną w swoim domu. Od dawna odmawia codziennie cały różaniec. W kwietniu 1993 roku razem ze swą żoną Carol, partnerką życiową od 30 lat, odbył pielgrzymkę do Medjugorji. Ogarnęła go tam wielka miłość do Pana Jezusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Zrozumiał, że Pan Jezus prosi go o zmianę życia i postawienie Pana Jezusa na pierwszym miejscu. Miesiąc po powrocie Johna, Pan Jezus przemówił do niego w jego domu i spytał, czy chce oddać mu swą wolę. John bez zastanowienia, z pełną wiarą i ufnością oddał się Panu. Obecnie John otrzymuje przekazy od Boga Ojca, Ducha Świętego, Matki Bożej, Anioła Stróża i różnych świętych, a szczególnie od świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Najwięcej jednak otrzymuje przekazów od Pana Jezusa, codziennie, zwłaszcza po Komunii Świętej. Składają się one z krótkich wizji, po których otrzymuje on naukę. Są to bardzo różnorodne przekazy, które można podzielić na kategorie ostrzeżeń, nauk i pełnych Bożej miłości orędzi. Książka Johna Learego Przygotujcie się na wielki ucisk i erę pokoju w wersji angielskiej liczy ponad 1000 stron. Wydana została przez wydawnictwo Queenship w Filadelfii w 1997 roku. W niniejszym opracowaniu zamieszczamy tylko najważniejsze przesłania z nieba skierowane do całej ludzkości. Kierownikiem duchowym Johna jest ojciec Leo Clem, CSB.